Od 28 kwietnia policjanci prowadzą akcję Bezpieczny Weekend Majowy. Jak mówi komendant Dolnobrzeskiego Komisariatu Policji Paweł Adamczak, w gminie Brzeg Dolny jak do tej pory było w miarę spokojnie, chociaż kilka interwencji drogowych było odnotowanych. Okres długiego weekendu jest to czas, gdzie część mieszkańców wyjeżdża na wakacje, pikniki nad jeziora. Dlatego przed takim wyjazdem apelujemy, aby pozostawić mienie pozostawione, żeby właściwie je zabezpieczyć. Natomiast osoby, które nigdzie nie wyjeżdżają i będą najczęściej grillowały na terenie ogródków działkowych czy przy domach, to apelujemy o spokój i rozwagę, przede wszystkim w zakresie spożytego alkoholu. Policjanci wielokrotnie interweniowali do zdarzeń mających związek z alkoholem. Mianowicie były to awanturujące się osoby nietrzeźwe czy zakłócanie ciszy nocnej. Ponadto odnotowaliśmy 8 interwencji jak do tej pory. Były to interwencje związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dwie drobne kolizje, szkody parkingowe bądź nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Przed nami jeszcze kilka wolnych dni. To czas na odpoczynek, ale również czas na podróże w gronie rodzinnym, przyjaciół lub znajomych. Policjanci apelują do wszystkich osób poruszających się po drogach o rozsądek i rozwagę podczas podróży, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy.